pobierz aplikację TVP Sport i oglądaj wszystkie transmisje w najlepszej jakości. Linki do sklepów znajdziesz w opisie. Chciałam Ci pogratulować na początek, bo słyszałam przed chwilą, jak rozmawiałeś po hiszpańsku. Jestem pod wrażeniem. Jest lepiej niż ostatnio. Robisz ogromne postępy, nie tylko na boisku. Dziękuję bardzo. Staram się gdzieś tam słówka nowe się uczyć. Wiadomo, że też z moim nowym kumplem teraz to trochę więcej też polskiego, ale dzisiaj nie unikam kontaktu w innych językach. I też mam niemiecki w szatni, też żaden angielski. Ale no właśnie muszę Ci powiedzieć, że dostawaliśmy taką rozpiskę, w jakich językach mówią zawodnicy. Ty przodowałeś, jeżeli chodzi o liczbę tych języków, więc no naprawdę... No mam większe doświadczenie. Duma narodowa po prostu, no ale tak, ale wspaniale. Wracając do meczu i do liczb tylko, tym razem już nie języków, tylko Twoich goli. Czy w ogóle ten temat, że możesz dzisiaj postarać się ostatniego gola w Lidze Mistrzów się pojawiał, czy Ty rzeczywiście o tych rekordach w ogóle nie rozmawiasz? Powiem szczerze, że w trakcie meczu widziałem, że jestem blisko tej setnej bramki, ale w sumie jak strzeliłem te dwie bramki, nawet tak nie zastanawiałem się, ile mi brakuje, albo która to bramka była. Wiem, że gdzieś tam blisko byłem, ale wiadomo, no dziś wiadomo, że ta liczba jest przede mną na dzień dzisiejszy. Na czekasz teraz do 26 listopada, własna publiczność. No myślę, że właśnie to trener mi powiedział, a strzelisz przed własną publicznością, to będzie lepiej smakowało, więc pod tym względem na pewno się cieszę. No jest to na pewno fajna liczba, ale można ją poprawić. A odnośnie meczu, tak jak dzisiaj, czy nawet ostatni La Liga, to wiadomo, że dla napastników to są czasami ciężkie mecze, bo może pod grom bez sensu, żebym schodził, żebym się cofał po piłkę, tylko dziś muszę szukać wolnego przestrzeni, wolnego miejsca, gdzie dostanę tą piłkę i będę mógł strzelić bramkę, i dzisiaj tak było, więc no to czasami tak to trzeba tej cierpliwości i dzisiaj chyba ta cierpliwość popłaciła. Tutaj panowie nie mają cierpliwości, ale jeszcze ja Cię wykorzystam i zapytam Cię o tego gola pierwszego właśnie i o tę linię spalonego, o której się bardzo dużo mówi w kontekście Barcelony, tylko jeżeli chodzi o Waszą linię defensywy. A teraz chciałam zapytać z perspektywy napastnika, jak to u Ciebie wygląda? Czy Ty się bardzo musisz skupiać, żeby uważać na to przy tych strzałach z dystansu, bo mówię o tej pierwszej bramce, którą właśnie tak strzeliłeś, wyczekałeś, no i tak. Znaczy to widziałem, że nie było spalonego, bo akurat widziałem, że jak już Rafa przymierzył ze strzału, to jeszcze zerknąłem właśnie, gdzie jest linia spalonego i widziałem, że jak już dotnie Rafa uderzy, czy dotnie piłkę, no to wtedy to jest mój ruch i jak jest jakby ruch przeciwległy między mną a obrońcami, no to jest to, że jakby sędzia boczny to zobaczył, że nie było spalonego, to też sztuka, ale wiedziałem, że tutaj spalonego nie było i taka bramka może łatwa, ale też trzeba się w niej znaleźć i wiedziałem, że taki mecz właśnie dzisiaj może nadejść, gdzie takich sytuacji trzeba będzie się w takich sytuacji znaleźć i to jakby wykończyć, więc nie, tutaj od początku wiedziałem, że nie będzie spalonego, bo jeszcze zdążyłem zobaczyć, zerknąć gdzieś ta linia, gdzieś nauczony też tego, tym, że jednak trzeba wiedzieć, kiedy tą linię utrzymać. Czasem się czuję taką, nawet po bramce, czy był ten spalony, czy nie, taka niepewność jest, ale tutaj w dzisiejszym meczu tej niepewności nie było od razu. Wspaniale, bardzo Ci dziękuję i gratuluję jeszcze raz. Dziękuję bardzo.